Przed nami strzelec jedynej dzisiaj bramki, Roger Radliński. Roger, powiedz, jak oceniasz dzisiejszy mecz, bo pierwsza połowa kapitalnie zagrana, druga połowa to jednak żeście siedli. Tak, z pierwszej połowy można powiedzieć, możemy być zadowoleni. Z meczu na mecz zaczyna wyglądać to coraz lepiej. Po prostu treningi są właśnie tak kształtowane, abyśmy więcej grali piłką, żeby to po prostu nasza gra coraz lepiej wyglądała. Przynajmniej w pierwszych połowach, w ostatnich meczach udaje się nam wykonać, w drugich połowach wygląda to troszeczkę inaczej. Może dlatego tak to wygląda, że głowy nasze zaprząta sytuacja, jaka nastąpiła w klubie. No i dlatego zawodnicy, jakby powiedzieć, no myślą troszeczkę o tym i dlatego tak to wygląda. Dwa tygodnie temu zmieniłeś stan cywilny. Pierwsza bramka po zmianie stanu cywilnego. Komu dedykujesz ją? No, oczywiście swojej nowo poślubionej małżonce Agnieszce chciałem dedykować tą bramkę. Cieszę się z tego, że nastąpiło to tak szybko. Powiedz mi, kolejne mecze przed wami, dwa trudne wyjazdy. Będziecie dalej myśleć o tej sytuacji w klubie? To znaczy, no, można powiedzieć, że sytuacja jest ciężka, co już niektórzy zawodnicy nie mają pieniędzy na to, żeby dojechać na trening. I wiadomo, to się będzie, może się w przyszłości przekładać na wyniki. Na razie trzeba podtrzymać wynik, jaki osiągnęliśmy. Będziemy się starali grać jak najlepiej. No, to tylko zależy, jak długo wytrzymamy. Jak długo zamierzacie wytrzymać? Nie wiem, to nasza silna wola pokaże w przyszłości. Dziękuję bardzo.